Fleet, dobra, 152. Myślę, że trzecią ratą bez problemu. Ostatnia te misje są tak kurde, nie wiem, co oni kiedy spieprzyli. Ostatnio robiłem 152 Pawłem. To raz, że po przeciwieństwie to nie były 4 okręty, więcej to mieli 3 Pawły w misji, nie? Dobra, wjeżdżamy na full. Renomka. To może być ciekawie. Dużo ich. 7 więcej. Kurwa. No, chciałbym mieć piracką fregatę. Wierz mi. Dużo renomek, kurde, one szybkie są. Ale myślę, że moje buty trochę ich zajmą. Dobra, robimy Vista Vio, ustalamy kurs. Myślę, że jakiś bot mi się nie wpierdoli. Lecę zapalić, zaraz wracam. A no tak, ja to wiem akurat, wiem, że piracka jest dużo lepsza niż zwykła. No ale dorwać taką to jest ciężko. Dobra, za moment się wracam, bo zanim okręć dopłynie do... Dobra, to zdążę spać. To jak możesz sprzedać, to chętnie kupię. Za ile sprzedajesz? Tą trzecią ratę też ostatnio kupiłem w wolnym porcie dla Torturua za 900 tysięcy. Ostatnio nie pływam do koku. Ale tu już mamy coś, prawda? Chyba pociągnę z rama najpierw któregoś. Czołóweczka. Jakie to niskie. No, come on. Nie wiem, co się ostatnio dzieje z tą grą, kurde, ale są momenty, że mam, kurde, 14 FPS.
pustyni można jeszcze pierdolnąć na pożegnanie. Na ile żądasz? 200 tysięcy? Myślałem, że to bot, kurde, chciałem go już ramować. Myślę, że tak około 200 tysięcy to taka uczciwa cena. Co dym? No przez dym są spadki, chyba nie wiem, wyłączę, ale nie wiem, czy da radę wyłączyć. Właśnie przy dużych bitwach, przy dużej zadymie, kurde, mam mocne spadki. Sprzętu nie, niby nie mam złego. Gra niby nie jest super wymagająca. Ale czasami jest tragedia. Ładować, chłopaki, ładować. Gdybym swojemu nie przypierdzielił. Tam już się bordują. Będzie ramik, będzie ramik. Kabum. Dobra, teraz troszkę sobie. No właśnie też założyłem przy tej grze, mam straszne obciążenie procesora, bo mój komputer po prostu wyje. Straciliśmy jeden okręt. Przeciekami na razie się nie przejmuję.
Ładować, chłopaki, ładować. Ruchy tam przy tych działach. Ej, no co jest? Łam się przez ten wiatr, kurwa. Ja się palę. Się coś zatopić już. Nie, jeszcze mam naprawkę. No, to jest kupna. 5-durowa. 4-durowa, tak? Znaczy nie pamiętam, na ile dura mam. Na pewno więcej niż jednego. Powiem ci szczerze, że ostatnio te boty, kurde, zwłaszcza w twoim teamie, inteligencją nie świecą. Czy ten fire mógłby się już skończyć? No o, widzę, tam zajęci są, kurde, abordażem. Kurwa, i mój bot wychodzi mi pod... Antluj mi się, kurwa, bo mi żagle połamiesz. Albo ja tobie. Jedna asysta, czyli poszedł na dno kolejny. Nie jest źle.
Jak na wsteczniu zapierdala ten bot. Dwie asysty na razie. Tak w sumie najbardziej się chyba liczy w tym momencie ilość trafień damage'u zadanego. Ej, mój bocie. No ale damage też robi swoje, nie? Dobra, trzeba wyprostować i komuś przy... Nie no... Ilość trafień i damage też się liczy, bo widzę po tym, jak sami zadam po 500-600 trafień w kadłu. Bo spory damage to ładnie kasa leci. A ja zostawię sobie na tego tutaj. Idziemy sobie między dwóch. No to go to uciągnąć z tej strony. Dobra, jak już zdychasz, to ci pomogę zatonąć. Miałem go trafić, a nie, się, nie udało się go starować. Bo mu się kurwa jaram? O, kogoś zabiłem. Dobra, trzeba trochę odskoczyć i się naprawić.
wiesz? Jeden kill, dwie asysty. No troszkę niżej jeszcze, kurwa. Ja jebie. Mała pinta będzie pływać koło mnie i do mnie strzelać. Wyłączymy sobie tą burtę. Zostało już jedno trinko moje. Dwa. 9 zostało. Ciekawe. Wszedł na dno. Dobra, teraz tak, ta boruta idzie do wyłączenia, a tą sobie włączymy. O, kolejny utonął. Dobra. Trzeba chyba wpłynąć między nich i rozwiązać ten dylemat. Trinko jeszcze żyje. Puściłem tak zwaną kaciuszkę po wodzie. Byle cię tego nazwać nie można.
prawie zdrowy. No, kręcimy, kręcimy, bo tam przyłożyć. No, moje trinko zaraz zatonie. Nawrócić. Dobra, trzeba się jakoś ustawić z wiatrem i podobijać resztę pięciu.
troszkę zwolnimy, żeby dać szansę dogonić wreszcie. Żeby to oni pływali, a nie ja. Jest Niagara, Niagara CBS. Oczywiście bot będzie dalej płynął, nie? Sprawę burty mu wyp... Który to? Jeden z tych ścigających. Nic nie widzę. Który poszedł? Ten poszedł na dno. Prawą burtę wyłączamy. Siedemset dziewiętnaście trafił w kalib. Bitewna. O, jeszcze tylko jeden pokład niech się załaduje.
już myślę, że czas, kurde, utonąć, nie? Trzeba przeładować, bo to zabić na prawej burcie. Idziesz, misiaczku, na dno, czy jeszcze nie? Kurwa, masz peryskopową prawie. No patrz, nie opuszczę tych dział, kurde, niżej. Jaki rykoszet. Dobra, trzeba przyspieszyć. Że kurwa wszystko poszło w żagle. Czemu on kurwa zawraca? Małe płaskie gówno. Ale będę się z tym bardziej bym ścigał tutaj, kurde. O tak, podejdź pod drugą. Co ty chamia?
To jest takie zwrotne, to małe budynko. Muszę go złapać, kurde, burtówką całą. To będzie cały czas mi się gówno manewrować. Niestety nie przerwę manewru, kurde, obracania się po tej stałna. Bez wietrza. No, przeładujecie? No co jest, kurwa, z tym przeładowaniem? To zwiesiło się, czy ty? Siema. To za ludzie, nie? A co jest? Kurde, przychodzę, pytam się, jak wygląda sytuacja z naszymi miastami, nie? Ale to nie teraz sprawy polityczne, bo ja streamuję na żywo. No ja wiem, ale to i tak, to nie jest aż tak ważne, więc luz. No i? I pytam się, czy Izabela jest nasza, nie? Mówią, nie, nie, odbili. A pytam się, czy Guibara jest nasza, nie? To drugie miasto, które mieliśmy. Mówi, no tak, nasza, nasza. Kurwa, płynę tam godzinę. I co widzę? Że jest piracka, kurwa. Co, nie sprawdziłeś wcześniej na mapie? No, nie wiedziałem, że i nasi glanowi towarzysze zrobią mnie w chuje. No, przyroda. A już miałem, wiesz, zaatakować, nie? Tak to mój plan ryb. Trzeba było zrobić tak, jak wkurzony Szkot ostatnio zrobił, przejął piratom porcję tym kartem. Popłynął sobie, zrobił sobie flagę i wracają im port. Ja tak chciałem zrobić, tylko... Pytałem się, kurwa, 5 ludzi na kanale było i się pytałem, czy Guibara jest nasza. Tak, jest nasza. Dobra, panowie i panie, ja kończę stream na dzisiaj. Dzięki wszystkim za oglądanie. Myślę, że troszkę ten stream przybliżył wam wieka. Także na rachka wszystkim.